Witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. Miało nie być między świętami, a przed świętami, w serwisie dosyć sylwestrowej, nie? Ale dowiedziałem się jeszcze jednej fajnej rzeczy na temat dynamicznych tablet. Ostatni film na kanale, nie? Kto tam przedostatni na kanale? To były dynamiczne tablety Samsungu, nie? Na kładce One UI. Że mogłeś sobie tam ustawić tapety i że one się zmieniały. Samsung oferuje tam swoje tapety po przytrzymaniu w pustym miejscu na ekranie głównym. Klikamy tapeta jest styl. Szukamy czego najmoje tapety, bo pokazywałem tam to wam tam to w One UI 4, a teraz pokazuję wam w One UI 5. To jest w naszym systemie operacyjnym. Przeglądaj moje tapety. I teraz tu mieliśmy usługi tapety, nie? I to są właśnie te dynamiczne tapety. Zestawy tapet. Ale się od pewnego mojego subskrybenta dowiedziałem, nie wiem, czemu subskrybuję, przepraszam, jeśli mówiłem źle, ale wydanie od pewnego Mateusza, że on sobie zrobił swój zestaw tapet. Bo jak tu widzimy, mamy krajobrazy, rośliny, życie i tak dalej, nie? Można sobie swój zestaw zrobić na podstawie jakiegoś albumu z galerii, czy folderu po prostu z grafikami, nie? Żeby to sobie zrobić, to przytrzymujemy w pustym miejscu, klikamy tapeta i styl, przeglądaj moje tapety, galeria i teraz tutaj mamy możliwość kliknięcie na tą strzałeczkę i wybranie odpowiedniego folderu, ale teraz muszę zatrzymać nagranie, bo mi się pojawią prywatne zdjęcia. Więc ja zatrzymam nagranie i wybiorę taki album, który zabiera tapety. Więc widzimy się za chwilkę. Ojej, kolej powiadomienie. No i wracam z powrotem, muszę wyczyścić te powiadomienia z tych mediów społecznościowych. Dobra. Otworzyłem już album, folder. Album to jest tak na jedną sprawę folder. W pamięci wewnętrznej, nic innego. Folder, który zawiera tapety. Bo nie mogłem tam kliknąć galerii na filmie, bo by mi się pojawiły prywatne zdjęcia. Osoby byłoby widać. Więc byłoby tak trochę niekomfortowo. Więc wybrałem tapetę, folder z tapetami i teraz możemy sobie kilka tapet. Mateusz 40 do 15 można zrobić, to zaznaczyć. No zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwana, trzyna, czterna, piętna, szesna, nie, widzicie, już 15 zaznaczyłem i 16 się już nie da zaznaczyć. Czyli Mateusz, miałeś rację. Do 15. To zdjęcia, nie? Mogę zaznaczyć. A on używa, ja wam powiem, jakiego telefonu? S21 chyba. SE, a nie S20 SE. Zaraz zobaczymy, bo ja mam tutaj komputer włączony. On to mi napisał w ogóle. Się wydawało, że tak. No nieważne, jakiegoś S20. Albo S21. Nie? Nie będę już teraz to szukał, bo nie chcę przedłużać filmu. No i wybraliśmy 15 tapet i klikamy gotowe. Jak widzicie, mamy ekran, bo te tapety dynamiczne są na ekranie blokady. Z tego co wiem. Nie, no zaraz zobaczymy. Mamy wybrane 15 tapet, to możemy wybrać sobie inne, albo usunąć z tego zestawu. Jeszcze filtry mamy kolorystyczne różne, nie? No i klikamy gotowe. Bo tu możemy sobie jeszcze ten ekran przystosować, zmienić skróty i tak dalej. Robiłem, pokazywałem wam to, jako zamknęło się całkiem. Jak omawiałem wam MIUI, nie, One UI 5,
nowy Androida 12, czy tam 13, nowego, ostatnio, też niedawno. Muszę znowu wstrzymać. O, jestem z powrotem, zaznaczamy znowu te zdjęcia. Okej, gotowe. No, no i klikamy, gotowe. Widzicie, w ogóle się zmienił, zobaczcie, w ogóle się zmieniła kolorystyka, paleta kolorów, tu możemy włączyć, bądź wyłączyć, nie? Z systemu. Tak, no, no i tyle. Klikamy, zastosuj. O, i zobaczcie, zobaczymy, czy na ekranie głównym będzie ta tapeta, ale znając życie, nie. Nie, widzicie? Jest na ekranie startowym. I za każdym razem, jak wyłączę ekran, to się będzie tapeta zmieniała. Proszę. Nie? To fajna sprawa. Dzięki Mateusz za wskazówkę, bo nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Ale samo One UI od Samsunga w wersji 4 to też sobie występuje, bo on używa chyba Androida 12, czy One UI 4. Także tyle ode mnie. Takie krótkie wideo, takie uzupełnienie. Takie różne, bardzo nie, tak bardzo na spontanie zrobione, ale coś wam jeszcze fajnego pokażę na koniec. Proszę aparat. Tada, co to jest? Jak myślicie? Aj, uciekam do wybasy. Muszę przejadę prosto. Przepraszam za hałas. Proszę bardzo. Takie coś tajemniczego, nie? Trochę. Tyle co macie. Więcej do mnie powiem. Jak jesteście ciekawi, co to jest, co to może być, to subskrybujcie kanał, bo film będzie, o ile będę w stanie nagrać na ten temat film, bo to jest masywne i takie ciężkie. Więc o ile będę w stanie, to kamerę podjąć, nie? Ale więcej szczegółów nie podam. Jak jesteś ciekawy, to zasubskrybuj kanał, żeby tego nie przegapić, bo to się pojawi dopiero po nowym roku. Nie 2 stycznia, czy tam 3, bo to się może pojawić dopiero 5 albo 6, bo to wiadomo, nie? Także tyle w temacie. Takie wprowadzenie, nie? Do czegoś interesującego. Dobra, z tej strony Dawid Szczykła, żegnam się z wami. Cześć.